Oraz... Dwóch tam na pewno. Dwóch trzeba? No weź. Tak, dwóch na B raczej. Oraz... Forest jest. O, samochód. Samochód. Dokona może się. Sniper resetem. Oraz. Pięć go zabić białej, mo... jak strzelałeś do niego. Ja nie wiem, no widzę heada i strzelam tam, a on nie dostaje. No. Co mam powiedzieć? Nic nowego, kurwa. Ta gra mnie nie lubi, no. Domyka smok. Jest ZW. No to fajnie blokujesz. Nie widzę. O, rusz to pizdę już. Widzę. Bo mi się nie chce tu siedzieć, no. Zraszować, nie jestem tobą, kurwa, wiem kamp jak ciota. Eks, wiem, że nie jesteś ZW, po chuj kłamiesz. Dobra, trolluję ten mecz, obiecuję. Jeden jest na drodze. Obiecuję to. Na pewnej. Listowego. Dżungla. Okno i kon. Czekamy sobie chwilę na Pawła, czy coś zrobi. Sprawdzam prawo. Spala auto. Ogólnie to idę, idę po tym meczu chyba. Nie chcę się grać. Ale chciałbym się grać. Hmm. Może później odpalę. Może Minz będzie grał innym składem. Nie mam okazji strzelić w tym meczu jak coś. Obraziłem się. Nie chcę się grać. Daj smoka teczka. Daj od razu, no. Ten klan nie ma przyszłości, bez kitu. Odchodzę z niego. Niech wezmę sobie kogoś lepszego i... drugie rundy nie grają w kwalsach. Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam, elo. Ej, jakoś lepiej się graje, biał niż mówię. Chciałem to powiedzieć. Matrix! Ja pierdolę! Musiał to zabrać. Biały? Weź? Tyle razy wam w tą grę nigdy tak nie strzelałem. Nie ma go, nie ma. Właśnie... Tipa. To się nie odzywam w ogóle. Mute mikrofon. Spokój, cisza. Porozmawiam z wami na czacie. Super jest. Aha. Smokuj okno. No widzicie, ja do niego gadam, ale on do mnie. Że się śmieją, to o nie gadam po prostu. Paweł! Ktoś leci za plecy. Ej Paweł, ktoś leci łącznik, leci. Gala pikuje do was. Biało ma. Biały skoczył do okna. Nie doleciał. Kurde. Może tym razem, czekajcie chwilę. Jest włącznik. Przepraszam. Zabił, a cofam poda. Paweł będzie na schody. O, leci. Weź ja pakę. Na mięso w tej rundzie. Weź domek, aj. Ja się nie smucę, pizdzie ich mam. Nice Paweł, dobra robota w tej rundzie. Czy nie kłócać? Keep going. Nie strzelać. Raz nie rozwalam klanu? Nie, bo jak się schował, to ja jestem pewien, klanem, kurwa. Paka. Ej, on od razu zabija, co się z nim stało? No właśnie nie wiem. Co by teraz Biały powiedział, jak myślicie? O, macie. Nie no, nie macie paki, co by powiedział? Kurwa, gdzie jest ta bomba? Kurwa, bierzcie to kurwa. Ej, domek albo piwnia, albo gala. Dżungla. Ja mówię za białego, jak zbije. Biały widzę, że rushuje rampą. Dajcie mu może fleszy, co? Nie, bo on nie... Nie, nie rzucajcie żadnych fleszy. Kurwa, będą wiedzieć. Ale ja mu rzucę. Leci, Paweł. Gdzieś biały... wybiega, a tam. Biały na tym wystawie pobił rekord świata w kupowaniu bomby, w tego, broni, prędkości. No ja do wyjebania jestem, fakt, ja jestem do wyjebania. Ja się wyjebię sam, jak z każdego teamu. Może wyjrają więcej, kurwa, jak w... Zabiałem, rusz do meka. Dobra. Paweł, co kryjesz? Ej, każdy mówi, że biały jest toxic, a biały jest... Biały nie jest toxic. Słyszeliście, że biały wyzywał? No ja... nie. Ja też. Super człowiek. Mistrz świata. Mit czysty. Co się było, Pawła? Nie. Pawła w te trzyma? Czysto, panowie. Jak chuj z granatea. Nie widać tu nikogo, kurwa. Na schodach też. Oho! Piwnica. Dwóch leży z piwni. I po trzech, no. I patrzę. A o, wyszedł, a. Wyszedł, no. Nie przeszło do CT. O kurwa. Paka na Tetrisie.
Super Paweł, dobra runda. Komunikacyjnie średnio, ale hedy. Powiedział Micho komunikacyjnie. MK gra bez głowy. Ty teraz takiego kryta z Digla dostanę. Nie no, raczej ich, bo Digle mają. Ok, ok, dalej. Dobra, wyjeżdżam kon. Dwóch leży z mida, stawam na... Topik czysty. Pałac leży. Jedzie. Czy to on, czy to on? Czy on się kiedyś zatrzyma? No chodźcie, chodźcie. Podbiega na pełnej, jebany gównik. Plecami na ślami nie odwrócił. Na białego patrzył. Ktoś nie sprawdzi, kurwa. To zoba. Chyba nie gramy już. No, nie gramy też. Co za dużo, to niezdrowo. Już? Dalej, czekaj, poszedł Anunnaki. Dobra, panowie, fajnie było być z wami w teamie w top 44. Myślę, że ta historia dobiegła końca. Chuj. To ten news nieaktualny, tak? No właśnie, nie wiem teraz. To napisz, co chodzi, o co chodzi. Dobra, zaraz wam napiszę na priv. Elo. Oczywiście z tym teamem to żarciki. Mam nadzieję, że wszystko jest okej, że Paweł przeżył. A jak nie, to trudno. Jakie mam teraz plany, Szymek? Czekam na ofertę od innego zespołu, od innego teamu. Jestem na liście transferowej, a w międzyczasie sobie streamuję. Dobra chłopaki, ja powiem wam, ale postaram się powiedzieć to w skrócie i z mojej perspektywy, aby więc tak. Sytuacja wyglądała tak, że wszystko było git. I graliśmy ostatnio Faceita, na którym Paweł po piątej rundzie dał sobie mutę na TS-ie i się w ogóle nie odzywał. No to, że my jako znamy Pawła już kilka lat, razem z Luzem, Exusem, MHL chyba trochę krócej. Ale no, pożartowaliśmy sobie z niego w tym stylu, że mówiliśmy za niego info, w jego stylu takim, nie? Że kurwa, miałem biało, coś tam, nie? Albo wiecie, no takie rzeczy, które nas śmieszyły i myśleliśmy, że to jest po prostu śmieszne. I ja, będąc, mówiąc to i cały czas grając, byłem przekonany, że on też się z tego śmieje. I tak samo jak gadałem z Luzem, on też miał takie wrażenie, że my po prostu żartowaliśmy, a on siedzi przed kompem i cały czas ma z tego bekę, że my mówimy jakby jego głosem, wiecie o co chodzi, nie? No i wyobraźcie sobie, że po tym meczu Paweł stwierdził, że jestem kurwą, pizdą i mam je w chuju. I jak napisałem mu na Steamie, że go przepraszam z 15 razy i stwierdziłem, że no dobra, rozumiem, każdy ma różny charakter, komuś mogło się to nie spodobać, komuś mogło się spodobać, ktoś mógł się śmiać, ktoś mógł się nie śmiać, więc stwierdziłem, że może go to uraziło, okej, okay. Przeprosiłem go 3 razy, ale no jak mam je w chuju, no to niestety z tego teamu nic nie będzie, powiedział, że ze mną nie gra i tak to jest. Dostaliśmy zaproszenie do turnieju, w którym było 12 drużyn i wszystkie były bardzo fajne, ale niestety pan Paweł odpowiedział, że ma mnie w penisie, więc musi to być naprawdę duży penis, żebym się tam zmieścił, no ale jak tak ma, no to... No to tak ma, no nic nie poradzę. Ja próbowałem, pisałem do niego przez 2 dni, chciałem z nim pogadać na TeamSpeaku. Też widzę, że piszecie XD, każdy myślał, że to troll, ale no dla Pawła to nie był troll. Czuję, że cofnąłem się na chwilę do podstawówki, powinienem się poskarżyć pani, że Paweł nie chce się ze mną bawić, ale pani nie było i lipa. No nic, chciałem pogadać z Pawłem na TeamSpeaku, powiedział, że on już mi wszystko wyjaśnił, nie ma o czym gadać, więc starałem się zrobić wszystko, żeby styl dunów jeszcze się utrzymał. Tak jak mówię, przeprosiłem go 3 razy, więc rip. Rest in peace, jak to się mówi, nie? No także tyle, no, myślę, że wszystko wyjaśniłem, tak jak było. Tak jak mówię, nam się z Luzem wydawało, że to jest śmieszne. Nie było, okej, okay, napisaliśmy sorry, bynajmniej ja. No ale po 10 latach znajomości nie sądziłem, że można się obrazić o coś takiego, albo w ogóle o cokolwiek. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby ktoś po 10 latach, albo i dłużej, dobrej znajomości, gdzie ja do Pawła przyjeżdżałem na bootcamp, nawet sobie gdzieś tam przed turniejami na tydzień do niego do domu. Jeździliśmy do jego taty na obiady. Dobrze się trzymaliśmy, byliśmy dobrymi kumplami. No ale jak Paweł stwierdził, że jednak robienie sobie beki przez pół godziny w internecie przekreśli to wszystko, no to... No nic, więc jedyne co mogłem zrobić, no to nie odwołałem tego slota. Oni napisali, że czy ja im tego slota zostawię, jeśli Biały nie chce ze mną grać. A ja oczywiście napisałem, że jasne, spoko. Napisałem do organizatora tego turnieju, który się do mnie zgłosił, czy tego slota mogę przekazać dalej. Ja niestety nie będę grał, on odpisał, że niestety nie. Zaprosiliśmy całą ekipę, ale jeżeli nie grasz, nie gracie pełnym składem, no to no niestety. No ja od dram w internecie nie jestem, nie po to tutaj przychodzę. Raczej unikam ich przez całe życie i tym razem też tak chciałem zrobić. Tak jak mówię, zrobiłem wszystko, żeby Pawła przeprosić, jeśli go to uraziło, no ale niestety to było za mało. No i tyle. Pokazałem prawdziwą twarz Białego? Wcale nie. Biały jest specyficznym gościem, ale ja go bardzo lubiłem przez te wszystkie lata. Mimo tego, że już kilka razy mi ktoś pisał, że jak ja mogę się dogadywać z Białym, jak mamy takie różne charaktery. No jakoś się dogadywaliśmy przez te kilka lat. Też często na lanach byliśmy zawsze w pokoju.
razem jak graliśmy w Virtus i tak dalej. Jeździliśmy na jakieś eventy jak Fame MMA, czy na wakacje. No ale widzicie, chyba się przeliczyłem. Chyba jednak nie mogłem sobie żartować z niczego, albo ze wszystkiego. W sumie jedyne co mówiłem to info jego głosem, przez pół facita i tyle. Myślę, że sytuacja już zamknięta, nie ma nic więcej do opowiadania. Także nie pytajcie, pewnie będzie 1087 shotów na internecie, więc sobie zobaczycie. Jak ktoś nie słyszał. No ale wiecie jak to jest, wy będziecie mieli na moim streamie opinię o białym, inni ludzie będą mieli opinię o mnie u niego na streamie. No, no będzie różnie, ja mi się wydaje, że tak powiedziałem po prostu jak było. To możliwe, że przyznaję się, że może ja troszeczkę przesadziłem, że może śmiałem się za bardzo. Ale miałem do tego duże pole do popisu, z tego względu, że nie dość, że się bardzo długo znaliśmy. No to też graliśmy zwykłego face-sita, no i Paweł się na nim zmutował na maksa, się nie odzywał.